Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Planet Destroyera. Lecimy dalej. Już mam 14 tier tych Mysterious, ale muszę zhaczować jednego mityka, no i się na tym męczę. Ale dzisiaj sobie właśnie porobimy rebirthy, porobimy te Mysterious rangi, no i odblokujemy sobie te Mysterious levele i wyspy. Co my tu mamy? Unit Storage odbieramy. 10% więcej gemów odbieramy i 5% więcej coinów bierzemy. No i jak zhaczuję wreszcie tego mityka, to czeka na nas wyspa z indeksem. Ale chyba najpierw trzeba zrobić tego rebirtha. Trzeba blokować upgrade na laka. Maksymalny level mam, złotą legendę już mam. Stać mnie na rebirth? Stać. No to rebirthujemy. Trillion kasy, 250 milionów gemów, spoko. Tutaj sobie zbieramy. Odbieramy achievementa, nagrody i zobaczmy upgrade'y, ale no nie przenoś mnie. Więcej gemów, więcej kasty, pistol exp. Dobra, na 12 dopiero jest lag. Dobra, wiecie co? Muszę sobie coinsy i damage. I czy jak zrobię spina i wypadnie mi legenda, to czy to będzie legenda z najnowszej krainy? Musiałbym się przekonać, ale no na razie mnie tu przenosi między światami. Dobra, damage boost. Spoko, czy ja już mam tutaj mityka? Nie, mityk jest dopiero od lawowej krainy. Także ja próbuję robić tego questa, widzowie. Jak uda mi się go zrobić wcześniej, no to się widzimy, a jak nie, to dopiero na rebirthie się widzimy. Dobra, widzowie, wreszcie, nawet dwa mityki już trafiły mi, trzy legendy. Więc 50k mają, ładnie, to zakładamy to. I teraz jakie mamy questy? Ranga 15, 30 złotych jednostek, 5 tęczowych. 3 nagrody i 25 epików. Dobra, także podoba mi się to. W połowie drogi do rebirtha jesteśmy. 3 nagrody mamy. Raz, dwa, no to zaraz trzecią będziemy mieli. Czyli 25 epików. Tyle miejsca mam w ekwipunku. Zostawiamy epika. No i otwieramy sobie dalej. No i jak zrobię tego questa, to pójdziemy sobie na krainkę zobaczyć ten indeks oraz kolejną nagrodę sobie odebrać. Dobra widzowie, powinienem już móc skończyć tego questa na tier 16, bo jeszcze 3 chyba pety, albo 4, tak 3, dobrze. I na tier 17 300 kapsułek, 5 legend, 250 planet i 10 gem planet. Ej, to jest easy niż na ten 15, więc no dziwne, to chyba 15 i 30 będą najtrudniejsze. Jest maszyna indeksowa, widzowie, widzicie to? Odbierzmy sobie nagrodę na pistol damage 15%, no szału nie ma, ale dobra. Indeks, permanent exclusive limited. Oj, to były wszystkie te limitki, od zwykłej do golden. Permanent, dobra. I nie, odkąd powstał indeks, to dopiero zalicza. Dobra, bo ja miałem pełno tych jednostek po drodze. Czyli odkąd jest indeks, to dopiero zalicza. I mam 43 jednostki, a potrzeba 50, żeby mieć unit storage. A to się przyda i secret unit lag. To jest potrzebne bardzo. Także jeszcze w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie rebirtha. I ten poziom indeksu sobie zróbmy i to będzie koniec pierwszej części. Kolejna to będzie kolejna maszyna. I kolejne rebirthy. Ale peciki mam już całkiem ładne, ładne. Dobra, to potrzeba tą i tą jednostkę. Snajper jest, to jeszcze noob czy bacon, o właśnie. Wszystkie trzy sobie weźmy. Spaceship i dron. Jest snajper. Epika nie wiem czy mam, ale weźmy tą. O, wszystkie trzy od razu, elegancko. Teraz tutaj. I jeszcze rzadką weźmy. No, czemu to nie chce dropnąć? O, jest, dobra. Powinno być wystarczająco jednostek. Jeszcze sobie kapsułki zbieram, 35 kapsułek, także widzowie z tego też opening zrobimy. Ale zobaczmy, jest guziczek, czyli jest 50 jednostek. Storage'a mam 60, to powinienem mieć 85. I... a, to jeszcze się pewnie zaktualizowało. 54 jednostki, ok. To dalej będzie na 125 i 180. Do rebirtha już dużo mi nie brakuje, więc sobie zakręćmy jeszcze kołem, żeby trochę pomóc tutaj. Może kaska wyleci. Coins boost, spoko. Dawać legendę. Legenda będzie spoko.
gemiki, no to na razie nieprzydatne. Jest kaska, 2 biliony niecałe, no to szału nie ma. Coin boost. Na 3 spiny sobie zostawię. O, ajajaj, tak blisko 5%. I coin boost, dobra, strasznie dużo tych coin boostów. Jakże widzowie, ja jeszcze sobie czekam, aż dobijemy ten trylion. No i robimy rebirfa, bo maksymalny level nie może długo czekać. I już mamy w ogóle 2 miliony damage'a. Także elegancko. No i dobra, dobiliśmy trylion. 3,5 biliona gemów. Kłeściki, no już coś tam porobiliśmy. Rebirf, lecimy znowu od zera. Ranga Insane, potem Immortal. Ale najbardziej to, co mnie interesuje, to jest upgrade. Mamy laka wreszcie, więcej kasy, pistol damage. Laka za 2 rebirfy, za 3 będziemy mieli kolejną jednostkę i na następnym rebirfie wszystko inne. Ale znowu chciałbym sobie porównać, ile mam procent więcej na legendę. Wcześniej miałem chyba 1,8. Teraz zobaczymy ile, dawać mi 7 poziom. 7 poziom, 1,9, o 0,1 się podniosło, więc elegancko. Także co widzowie? Z pierwszej części odblokowywania wszystkiego, wszystkich maszynek na Mysterious. To by było na tyle, w następnym odcinku lecimy po level machine. Także dzięki za oglądanie i pa pa!